Dzień dobry. Proszę Państwa, 15 sierpnia co roku obchodzimy w Polsce święto. Nazwa tego święta jest różna. Zazwyczaj mówi się, że jest to święto Matki Boskiej Zielnej. Pod taką nazwą znamy to święto. Jest to święto bardzo ważne, tyle ważne, że nikt nie idzie do pracy. Nawet stają fabryki, zakłady, przemysł. Wszyscy wychodzą na dwór, to idą do kościołów i święcą bardzo ważne święto. Cóż to za święto? Czymżeż ono jest, że zasługuje aż na takie uwielbienie? Zapytam o to Radka Czarneckiego. Powiedz, Radku, co o tym sądzisz? Dzień dobry Państwu. Trzeba wpierw wyjść od samego pojęcia Matka Boska. Co to jest? Matka Boga. Tak można to interpretować. W Kościele katolickim Maria zajmuje bardzo ważne miejsce. Ale nie zawsze tak było, ponieważ doktryna Kościoła katolickiego, jak każda doktryna, ewoluuje. Zależna jest od kulturowych, cywilizacyjnych oraz powiedzmy jeszcze innych warunków, w jakich funkcjonuje Kościół. Na początek może powiemy tak. Matka Boga, czyli Maria, została oficjalnie uznana jako Matka Boga dopiero w 431 roku naszej ery, czyli w V wieku. Przepraszam, że tak przerwę. A co było wcześniej? No wcześniej były różne poglądy na ten temat. Chrześcijanie pierwotni, czyli starożytni, antyczni, że tak się wyrażę, mocno się sprzeczali na ten temat. Były potężne kontrowersje, które w pewnych momentach powodowały nawet zamieszki w miastach. W Aleksandrii, w Antiochii czy w Konstantynopolu dochodziło nawet do masowych bójek i morderstw na tym tle. Takie namiętności. Morderstw? Tak. Ginęli ludzie za Matkę Boską? Oczywiście. Jak to tłumaczyć? No i w końcu, między innymi pokrótce, trzeba to powiedzieć, cesarz Teodozjusz II, chcąc uporządkować tą sytuację, zwołał w 431 roku do Efezu, miasto w Azji Mniejszej, w dzisiejszej Turcji, na wybrzeżu Morza Egejskiego, Sobór Powszechny, który miał to ustalić. I ustalił? I ustalił. Choć nie ubyło się bez kontrowersji. Część chrześcijan, zwani powszechnie Nestorianami, uważali, że inne po soborze również tak uważali i oddzielili się od chrześcijaństwa głównego nurtu, że Maria jest tylko z grecka Christotokos, czyli Matką Zbawiciela, a nie Theotokos, jak przyznał Sobór, czyli Matką Boga. Ciekawostką, która rzuca światło, dlaczego akurat w Efezie uznano Marię Matką Boga, jest fakt, że w Efezie funkcjonowała największa świątynia w świecie hellenistycznym, Artemidy. Kto to była Artemida? Artemida to była też między innymi Matka Boga, czy bóstwa, ale jednocześnie opiekunka żywności, zboża. Bardzo zbliżone jest to do naszych pojęć Marii. Zboże to chleb. Oczywiście. To pożywienie nasze. Tak. Pokarm ludzi. Tak. Pan Bóg daje ludziom pokarm i jedzcie ten pokarm. Jeżeli rozmawiamy, Grzesiu, o tym właśnie problemie, trzeba sobie powiedzieć, że w całym rejonie Bliskiego Wschodu, czy może nawet później na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego były różne, w różnych okresach, kulty kobiety. Kobiety jako symbolu
przyrody, która rodzi. Rodzi nowe życie. Symbolem tego jest z jednej strony kobieta, a z drugiej strony, zwłaszcza w kulturach agrarnych, o których ty mówisz, że to jest chleb, pożywienie, to podstawowe pożywienie, jest zboże. Kłos. I żeby nie być gołosłownym, ja podam kilka takich nazw kobiet, bóstw, które w tamtym rejonie funkcjonowały przez tysiące lat i które były znane, i które i są dzisiaj znane z zapisków czy z wykopalisk na tym terenie. Na przykład na terenie Mezopotamii to była Isztar. W dzisiejszej Syrii i Libanie to była Asztarta. W Egipcie to była Izyda. We wschodniej Turcji to była Kybele. W Grecji to była Artemida. W Rzymie kojarzona z Dianą. W tym sensie to jest krąg kultury helenistycznej, że tak można powiedzieć szeroko, ale żeby nie być również gołosłownym, w tym samym okresie przedchrześcijańscy Słowianie, nasi przodkowie, czcili Marzannę Marzannę, którą wrzucamy do rzeki. To jest Marzanna i Dziewanna. Są różne zdania na ten temat. Niektórzy twierdzą, że Marzanna była tą częścią symbolu symbolizującego śmierć, czyli obumieranie, a Dziewanna tą częścią żywotności. Natomiast inni twierdzą, że to była ta sama bogini, tylko o dwóch twarzach. Jak światowi to trzech. Ale to nie będziemy się teraz w to zagłębiać. Co ma w tym wspólnego Matka Boska? Nasza. Ta Matka Boska. Chrześcijańska Matka Boska. Maria. Religia nie jest czymś zrzuconym z nieba, czy z wszechświata, z zaświatów. Religia jest sprawą społeczną, która się nakłada tak jak klocki Lego. I dawne echa dawnych wierzeń, dawnych kultów mamy dzisiaj, tylko w zupełnie innej, przetransponowane na zupełnie inny czas. Dlatego między innymi, Grzegorz, mówiłem o Efezie, gdzie uchwalono dogmat Matki Boskiej Marii jako rodzicielki Boga. Jest to przedłużenie kultu, który był Artemidy. Innych kultów, oczywiście, które były wcześniej. Tam była największa świątynia, jak już wspomniałem, właśnie Artemidy. I jak sobie poczytać o pielgrzymkach, bo pielgrzymki są również nie wymysłem chrześcijańskim. One są z dawien dawna odbywanymi ceremoniałami religijnymi. Najsłynniejsze misteria eleuzyjskie. Eleuzis to jest na przedmieściach dzisiejszych olbrzymich Aten w Grecji. To one słynęły właśnie z największych pielgrzymek. One są bardzo podobne do współczesnych. To Grecy wcześniej przed nami pielgrzymowali? Oczywiście. Ja myślałem, że te pielgrzymki, które idą właśnie do Matki Boskiej na 15-17, na Częstochowy, to nasz polski. Nie, to już tysiąc lat. A szkoda, już myślałem. Więcej. W Indiach również były pielgrzymki już grubo przed narodzeniem nawet Buddy. A Budda urodził się 600 lat przed Chrystusem, przed Jezusem z Nazaretu, tak mówimy. Czyli przed Jezusem zwanym przez Greków Chrystusem, bo to jest jego pseudonim grecki. No dobrze, a co dzisiaj we współczesnym świecie? No mamy święto Matki Boskiej Zielnej. Dlaczego Matka Boska Zielna? Zboże jest trawą. A czy to nie ma nic wspólnego z legendą, mitem, że niejako Matka Boska, gdy umarła, to w jej grobie znaleziono zioło, zboże, jakieś zioło jakieś, prawda? No i taka jest legenda, nie jest zapis w Piśmie Świętym, ale taka krąży legenda, że tak to było. Ale na pewno jest to na pewno związek z tymi wszystkimi kultami agrarnymi, tymi takimi odwoływaniami się do Matki Ziemi, która rodzi
Oczywiście. Rośliny. Rośliny dające chleb. Trawa, zboże. Odwołując się, znowu pójść te kilka tysięcy lat do tyłu, wszystkie te boginie, ich, których nazwy tu wymieniłem, których figurki są znajdywane w wykopaliskach archeologicznych, przeważnie mają korony zrobione ze skłosów zboża. To jest tak jak Maria pochowana właśnie z trawą. Zboże jest trawą i to jest ten pewien zbitka pewna symboliczna. Oczywiście to się dzieje nie w ciągu 5, 10 czy nawet 50 lat. To są setki, a czasami tysiące lat pewnych rytuałów, pewnych mitów oraz kultów, które są równoległe i często wierni nie bardzo już wiedzą, jaka jest geneza tego kultu. Z czym to się popularnie mówiąc je. Z czym to się je. A dlaczego to święto jest 15 sierpnia i kto to ustalił? Dlaczego to jest 15 sierpnia, to autorytatywnie nie odpowiem. Nie wiem tego. Ale wiąże się to zapewne z sierpniem, że w naszej kulturze jest to czas po żniwach. Zakończenie żniw. Więc zapewne z tego powodu to akurat jest w połowie sierpnia, kiedy rolnicy idą z tymi kłosami i chcą uświęcić. A od kiedy to święto jest święte w Kościele katolickim? W ogóle to się wiąże z XIX wiekiem dopiero. To się wiąże również z tym, że Maria jako niepokalanie niepoczęta oficjalnie została uznana dopiero przez Watykan w 1854 roku specjalną bullą papieską. Została uznana niepokalanie poczęta. To znaczy, że ten akt poczęcia tej matki i później całe jej życie było bezgrzeszne. Niepokalane. Było bezgrzeszne. I całe życie było bezgrzeszne, czyli były w sumie dwie osoby w takim razie niepokalanie potrzebne. Tak. Niepokalanie potrzebne. Niepokalanie poczęte oczywiście. Jezus i Maria. Rodzinie wszystko razem. Tak, ale niech słuchacze sobie popatrzą, jaki okres od uznania Marii jako Matki Boskiej, 431 rok, do 1854 roku. To jest prawie ponad 1400 lat. I w tym okresie matka była już Matką Boga, ale nie było uznanie niepokalanie poczęte. Czyli przez ten czas była pokalanie poczęte. W zasadzie tak. Chociaż jeżeli już o tym dyskutujemy, to trzeba sobie powiedzieć, że wielcy, olbrzymie autorytety Kościoła miały na ten temat również różne zdania. Święty Tomasz z Akwinu nie uważał w ogóle niepokalanego poczęcia za fakt. Augustyn kilkaset lat wcześniej tak. Dobrze, a co to jest to niepokalane poczęcie? Bo to słowo wyszło już z polskiego języka raczej. Znaczy niepokalane. To trzeba sobie powiedzieć tak. Sam akt seksualny jest grzechem. Czyli zapłodnienie nastąpiło w wyniku ingerencji Ducha Świętego. Tak, czyli bez grzechu. Czyli bez grzechu, bez seksu. Rozpoczęła się bez seksu. No to zaraz. Fizycznego seksu. Chwileczkę, a to jak dzieci poczęte z in vitro? Czy one też są poczęte w sposób niepokalany? A to już jest zupełnie inna sytuacja. No to właśnie Kościół będzie musiał sobie z tym problemem dać radę. I daje sobie radę. Na razie. W sposób wątpliwy. Bo ale jeżeli tu rozmawiamy, już tak trochę zeszliśmy, Grzeciu, na takie bardziej luźne podejście do poważnego święta, to może przy okazji, bo ja przygotowując się do tego programu i do naszej rozmowy, natknąłem się na pewien znamienny fakt. Wszystkie misteria, które były odbywane ku czci właśnie Matki Ziemi, Kybele, Isztar, to już mówili, i innych,
Zwłaszcza to było na terenie dzisiejszej Syrii, wschodniej Turcji, ale także i w Rzymie w początkowym okresie. Wiązały się z orgiami, często nawet bardzo wyuzdanymi seksualnie. Ale... Że tego nie przyjęliśmy tego... Ale kapłani przede wszystkim właśnie tych wschodnich kultur, Izydy, Isztar czy Kybele, bardzo często dokonywali samokastracji. Czyli oni odcinali się od seksu. To tego akurat dobrze, że tego nie przyjęliśmy. Ale ja nie mówię to w kontekście dobra czy zła, tylko zwrócenia po raz kolejny słuchaczom uwagi na prawdopodobieństwo, że źródło celibatu wśród księży tkwi właśnie tutaj, w odcięciu się od seksu. Oczywiście wtedy było to, ponieważ to było powiedzmy 3000 czy 4000 lat temu, dokonywano tego w bardzo drastyczny sposób. To nawet kapłani, to są takie opisy, że w Rzymie przedcesarskim, czyli na przełomie wieków jeszcze, bo kult Izydy z Egiptu dotarł do Rzymu w 200 roku przed naszą erą, tak podają źródła. Publicznie, na początek odurzając się jakimiś środkami, publicznie obcinali sobie penisy. Dla podkreślenia... Proszę Was, nie pochwalamy tego typu praktyki. Dla podkreślenia z jednej strony oddania właśnie matce ziemi, a po drugie tą krwią skrapiali ziemię. Użyźniali ją niejako. Ja widzę, mówię, w celibacie i w odcięciu się duchowieństwa katolickiego od czy chrześcijańskiego na początku, od w ogóle od problematyki seksuologicznej i seksu w ogóle, to tu właśnie, w tych właśnie obrzędach. No dobrze, czyli można powiedzieć, że chrześcijaństwo to jeszcze nie jest takie najgorsze z tego wszystkiego, jak tak sobie porozmawiamy o tym, co ludzie potrafią wymyślić w ogóle, to dajmy spokój. Dobrze, czyli tak, 15 sierpnia mamy święto Matki Boskiej Zielonej, co oznacza, że ona jest w niebo wzięta, ponieważ pod taką też nazwą się spotyka to święto, czyli Matki Boskiej, która została wzięta do nieba. Kto ją tam wziął i w jaki sposób? No, Bóg Ojciec. A właśnie, wziął ją. Czy Bóg Ojciec, czy Syn? No to tutaj są też kontrowersje. No bo jeszcze mógł Duch Święty, czyli mógł, bo Bóg jest w Trójcy. Czyli tutaj też nie odpowiem jednoznacznie, bo są bardzo kontrowersyjne na ten temat poglądy. Oczywiście wierzący katolicy będą mówić, że to tylko oni posiedli prawdę, ale na ten temat protestanci mają inną zupełnie swoją teologię i prawosławni. A protestanci mają takie święto jak Matki Boskiej Zielonej? Z tego co ja wiem, to chyba nie, bo u nich... Matka jest, Matka Boska jest darzona szacunkiem, z tym, że nie jest, jak to można powiedzieć, ubóstwiona. Tak. Protestanci nie mają tego święta, ponieważ w Piśmie Świętym nie ma ani słowa na temat wniebowzięcia Matki Boskiej, a protestanci uznają tylko Pismo Święte. I dlatego nie. Natomiast... Od 1854 roku była matką Boga niepokalana. Niepokalanie poczęte. Matką Boga była od 431 roku, a od 1854 roku nomen omen Pius, ale IX ją... stwierdził, że jest niepokalanie poczęta, a Pius XII, czyli przeskoczymy sobie do trzech Piusów. Tak. I mamy Matkę Boską nie tylko niepokalanie poczętą, ale również w niebo wziętą, cokolwiek pod tym słowem rozumieć. Oczywiście, możemy różnie. Różnie można rozumieć w niebo wziętość kobiety. W niebo wzięcie. Oczywiście. Jeżeli już, wracając do tych wszystkich naszych tematów, który mówi o ciągłości religii, o ewolucji jako społecznym zjawisku, to chciałbym zwrócić uwagę również na coś takiego. Porównać sobie wizerunki Izydy, egipskiej bogini właśnie
zboża między innymi, plonów, z małym swoim synem, Horusem, na ręku, z wizerunkami Marii, z Jezusem na ręku. Są bardzo podobne. Czy to inspiracja, czy plagiat? A może ewolucja? I jedno i drugie. Ewolucja to jest słowo, które nie jest lubiane w Kościele katolickim. No bo ono nie może być lubiane, bo jak, widzisz, jak cały czas wykazujemy, ewolucja powoduje, że religia nie bierze się z niczego. Nie powstaje tak, zstąpił Duch Święty i stała się religia, i stał się Kościół. Więc po co ewolucja, skoro wszystko zawsze było takie, jakie jest i jakie będzie? I tak ma być. I między innymi tu jest główna kontrowersja protestantów z katolikami, że oni czytają Pismo Święte, a sami, i zresztą Luther, i Zwingli, i Calvin nawoływali swoich wyznawców do czytania, samodzielnego czytania Biblii i interpretowania. Natomiast w Kościele katolickim duchowieństwo mówi, wy lepiej nie czytajcie, my przeczytamy i my wam powiemy. Tak. Jak jest? I jak powiedzieli, tak zrobili i tak robią. Bo w Kościele katolickim niby mówi się i zachęca do czytania Pisma Świętego, ale jakoś tak słabiutko się zachęca. Raczej nie zachęcają kapłani do tego. Wolą sami powiedzieć, co, jak powinno się to odczytywać. Żeby było prościej, bo tak to zaraz kłopoty zasłyszy. Pytania niepotrzebne. Na przykład takie pytanie. Czy Matka Boska wstąpiła do nieba w ubraniu? No to jest właśnie zasadnicze pytanie. No bo ubranie, no to jest tkanina. Tkanina, ścięte jakieś tam, prawda, rośliny. Wcześniej żywa materia. I ona z tą martwą, żywą materią też ma wstąpić, czy nie? Czy ma wstąpić nago? A jeżeli nago, Matka Boska nago. No to to już się kojarzy bardzo tak, no powiedzmy, nie... No to nie pomyśli. Nie pomyśli, no, nie pomyśli. No właśnie. Ale to idąc w twoim, Grzegorz, takie myślenia, to ja spotkałem się z takimi interpretacjami, że na przykład uduchowione posągi Marii, mamy ich mnóstwo w kościołach, w różnych sytuacjach i w różnych częściach świata. W takim momencie uduchowienia bardzo dużego, przekazywania tej miłości temu dziecku na ręku, są bardzo bliskie seksualnym ekstazom kobiety. Ja oczywiście, nikt tego nie mówi z punktu widzenia doktryny katolickiej, no bo właśnie seks jest obłożony, można powiedzieć, zmową milczenia albo takim pojęciem grzechu. A pojęcie grzechu od razu wszystko tłumaczy, że to musi być pejoratywne, to musi być tylko w określonych celach, to nie może być związane z przyjemnością, z satysfakcją, a z obowiązkiem, no etc., etc., etc. No tak poszła ewolucja, co ty słusznie, Grzegorz, stwierdziłeś, jest słowem no, nie bardzo błagonadziornym w języku katolickim. No właśnie, no właśnie. Ale nie jest nielubianym albo nie takim na miejscu, ale no, funkcjonuje. A teraz tak, wracając do święta 15 sierpnia. Dlaczego? Oczywiście trzeba od razu powiedzieć, że w prawosławiu jest to 2 tygodnie później. A, no to według kalendarza. Ciekawe, dlaczego Matka Boska, co robi Matka Boska przez te 2 tygodnie? Dlaczego jednym się objawia, czy każe świętować wtedy, a innym wtedy, prawda? To też jest bardzo ciekawa sprawa. A z Matką Boską, no dobrze, ona została w sposób niepokalanie poczęta, wróćmy do tego jeszcze. A czy jej matka też została niepokalanie poczęta? I jej... O, na ten temat nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo. No, o tym się no, nie wspomina. Czyli rodzice byli pokalanie poczęci? Chyba tak. I ci pokalanie poczęci rodzice w sposób niepokalany poczęli Matkę Boską. Jak co roku 15 sierpnia do Częstochowy zmierzają pielgrzymki. Idzie 1000 pielgrzymów, chociaż znacznie mniej niż było to w latach 80., jeszcze 90. Teraz idzie to, powiedzmy, jakiś ułamek tego społeczeństwa, które szło wtedy. I chcielibyśmy powiedzieć pielgrzymom, po co idą.
Więc pielgrzymi zazwyczaj nie wiedzą, po co idą. Oni idą dlatego, że trzeba pójść na pielgrzymkę z różnych miejsc Polski do Częstochowy, ale nie zdają sobie sprawy, że idą na, zazwyczaj, bo część z nich wie, że idą na święto Matki Boskiej Zielnej, Matki Boskiej od zioła. Swoją drogą to słowo mi się bardzo podoba. To zioło, Matka Boska, zioło. I jeżeli chodzi o, i myślę tutaj o tym ziele, to zioło. Więc nawiązując do tego, można powiedzieć, że pielgrzymi do Częstochowy zmierzają na święto Matki Boskiej, która pojechała do nieba w ubraniu czy bez ubrania, to już tego niestety nie rozstrzygniemy, bo obydwie wersje są trudne do zaakceptowania przez Kościół. Bo w ubraniu, to dlaczego, z jakiej racji ubranie było w niebo wzięte? Nie zasłużyło sobie niczym. A z drugiej strony bez ubrania, Matka Boska bez ubrania. Chyba, że był punkt, w którym ubranie zostało zrzucone, prawda? Jeszcze w połowie drogi do nieba spadło na ziemię i Matka Boska, ale dalej bez ubrania. No to też jest problem trochę. Ale dobrze, rozstrzygnie ten problem, niech ktoś inny rozstrzyga ten problem. My tym się nie zajmujmy. W sumie to nie jest ten problem tak bardzo nasz. Ale 15 sierpnia w 1920 roku miało miejsce inne wydarzenie. Otóż wtedy podobno też się ukazała Matka Boska. I dlatego to święto jest być może teraz, może Matka Boska potwierdziła ten dzień. Wspominasz bitwę warszawską między Polską a bolszewicką Rosją, w której Polacy odepchnęli od Warszawy natarcie Rosjan, czy bolszewików, tak możemy powiedzieć, na Europę, bo to nie było na Polskę, to było na Europę. Po prostu armia rewolucyjna chciała nieść rewolucję na cały stary kontynent. W myśl do takiej myśli Trockiego, który... I tak, a wcześniej czynili to również rewolucjoniści francuscy. Ale to nie o to chodzi. Matka Boska, ukazując się na... Bo są nawet takie wizerunki, że polski żołnierz atakuje, a Matka Boska na obłoku nad nim, no a na czele oddziałów polskiego wojska ksiądz Chorupko. To się wszystko układa w pewien wizerunek, że oto prawdziwa wiara katolicka zwycięża albo bezbożników, albo przynajmniej prawosławnych Rosjan. Ja to tak bym interpretował. To jest pewna narracja katolicka, zresztą, która się gdzieś układa w polskiej mentalności, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa, tego najprawdziwszego, tak, watykańskiego, rzymskiego. W odróżnieniu od innych chrześcijaństw, które nie są tak bardzo do końca prawdziwe. Prawdziwe do końca, oczywiście. Ja bym to tak tłumaczył. A wracając do tego twojego pytania, Grzegorz, które mówi o pielgrzymce do Częstochowy, to jeszcze raz podkreślam, że pielgrzymki nie są wcale, można powiedzieć, sensu stricte chrześcijańską tradycją. One były już tysiące lat przed chrześcijaństwem, między innymi do najsłynniejszego sanktuarium, jakie było w helenistycznym świecie, do Eleuzis, gdzie czczono Demeter, protoplastkę możemy powiedzieć, Matki Boskiej. Ale wtedy chodzą na piechotę. Oczywiście, wszystkie pielgrzymki były zawsze na piechotę. No to teraz w nowoczesnym świecie, z tego co wiadomo, na przykład do Lourdes są pielgrzymki autobusami nowoczesnymi, klimatyzowanymi. A papież Jan Paweł II pielgrzymował samolotem. Też można. No widzisz, to jest duch czasu. Ale co to za pielgrzymka? No pielgrzymka to się powinna liczyć tylko tacy na piechotę. No, wyrzeczenie, zmęczenie. No tak, ale to jest duch czasu. Duch czasu. A mogę coś jeszcze na zakończenie, bo będziemy chyba kończyć. Proszę, oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli jesteście wszyscy zainteresowani tego typu legendami, mitami, ich genezą, źródłem, powiązaniem wzajemnym, polecam klasyczną książkę Jamesa George'a Frasera, Złotą gałąź. Jest to niewyobrażalna kopalnia tego typu anegdot, powiedzeń, a przede wszystkim potwierdzeniem ewolucji. Religia jest sprawą społeczną i wynikającą z naszej ludzkiej kultury i z naszego ludzkiego dorobku. I
Tym, proszę Państwa, zachęceniem do przeczytania pięknej książki i mądrej kończymy dzisiejszy program. Być może podczas właśnie tego święta 15 sierpnia mamy przecież wolny dzień. Akurat, proszę Państwa, książeczka, czytamy i wiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.